jeżeli mówimy o neuro i o dobrobycie mózgu, mimo tego, że jest wiele osób, które będą mówiły, że glukoza jest niezbędna dla mózgu, jest, ale możemy ją sobie wytworzyć, tak, to unikanie dużych podaży cukru i dieta przeciwzapalna, która samoistna w sobie nie jest bogata w cukier, jest super korzystna dla mózgu. Moim gościem dzisiaj jest dr Joanna Podgórska, znana do niedawna jeszcze jako Wojsiat. Asia jest doktorem neurobiochemii, zresztą sama nam zaraz więcej o sobie opowie. Jestem doktorem nauk biologicznych w dyscyplinie neurobiochemia. Dlaczego neurobiochemia? Dlatego, że głównym przedmiotem mojej pracy doktorskiej była neurobiologia, ponieważ pracowałam z chorobą Alzheimera, ale ściśle badałam wszystkie szlaki sygnałowe i zmiany biochemiczne będące w mózgu. Doktorat robiłam w Instytucie Nęckiego, tutaj w Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Cudowny instytut, tak naprawdę polecam, jeśli ktoś myśli o studiach doktoranckich, o takim stricte researchu naukowym i nie chce mieć dydaktyki, to polecam ten instytut. Oprócz tego jestem jeszcze, studia podyplomowe skończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dietetyki sportowej. Z badań klinicznych, kiedyś tak bardzo chciałam iść w tą stronę badań klinicznych w dużych korporacjach farmaceutycznych, ale później mi się szybko odwidziało. A obecnie studiuję somatopsychologię i psychosomatykę na SWPS-ie w Warszawie. Także trochę ta ścieżka się zmieniła, ale generalnie cały czas krążymy wokół neuro. No właśnie, wokół neuro. I tutaj wrócę najpierw do Twojego doktoratu, bo z tego co ja już wiem, to jest to bardzo ciekawy temat około Alzheimera i neurodegeneracyjnych chorób, prawda? Tak, to w ogóle jest taka dosyć duża przygoda była dla mnie, cała ta kwestia doktoratu, bo przyznam, że tematyka w momencie decydowania się na pracę doktorską i w ogóle podejmowania tego doktoratu, to była dla mnie kompletnie czarna magia, ponieważ ja wcześniej jeszcze na studiach magisterskich z biotechnologii medycznej zajmowałam się zupełnie innymi elementami, mianowicie było to zapłonienie in vitro i niepłodność kobieca, więc totalnie, wiesz, inna działka naukowa. I tam sobie dosyć mocno grzebałam, byłam wtedy bardzo mocno sfokusowana na przyczyny niepłodności kobiecej. Badałam płyn pęcherzykowy z jajników, współpracowałam z kliniką niepłodności Gameta w Łodzi. I totalną zajawkę miałam właśnie wtedy na markery stresu oksydacyjnego w jajnikach, żeby zbadać jakby takie predykcyjne elementy, które mogą wskazywać na to, że kobieta zajdzie w ciąży lub nie zajdzie w ciąży. No i sobie siedziałam powiedzmy w tym zapłodnieniu. Później miałam epizod, zaczęłam doktorat w Łodzi w katedrze biochemii ogólnej, natomiast kompletnie ten temat jakoś mi tak nie leżał. Nie czułam po prostu w serduchu tego tematu i zrezygnowałam po roku. Miałam taki epizod zupełnie jakby z innej bajki. Pracowałam w kawiarni, pracowałam też w sklepie odzieżowym. Jakby miałam totalny rok powiedzmy odcięcia naukowego, co mi absolutnie pokazało, że jednak tęsknię i bardzo chcę wrócić, więc zaczęłam szukać po prostu jakiejś takiej pozycji naukowej. Nawet wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że wrócę na doktorat, ale po prostu chciałam bardzo pracować w labie. No i był taki dosyć duży konkurs na interdyscyplinarne studia doktoranckie. To był taki program Life Science for Biomedical Research. I to był program, który zrzeszał kandydatów w Warszawie. I była możliwość wyboru kilku ośrodków. Ja aplikowałam wtedy na Uniwersytet Warszawski, wtedy jeszcze z tym in vitro z tyłu głowy do katedry embriologii i bardzo, bardzo chciałam działać dalej w tym zapłodnieniu. No ale też pojawił się turbo ciekawy temat właśnie w Instytucie Nęckiego, kompletnie dla mnie nieznany, choroba Alzheimera. Natomiast to, co mnie pokusiło, było to, że tam nie ma dydaktyki, a ja wtedy strasznie jakoś nie czułam, że mam jakby moce przerobowe i na tyle czuję się osobą kompetentną, żeby prowadzić zajęcia ze studentami, więc gdzieś tam mnie to pokusiło, żeby aplikować na temat, który kompletnie nie był związany z moimi zajawkami, ale jakby jednostka naukowa. No i wyszło tak, że dostałam się na oba te kierunki. Dostałam się i na tą embriologię, i na ten temat związany z neurodegeneracją. Rozkminę miałam wielką, bo już pamiętam, że na UW zapłaciłam za legitymację, wszystko było klepnięte i w ostatnim momencie zdecydowałam się, mówię, dobra, spróbuję, jakby wyjdę z tej swojej strefy komfortu. Robiłam przez ostatnie 5 lat, plus jeszcze miałam takie koło naukowe biochemików w Łodzi, gdzie dalej badaliśmy to in vitro, więc mocno byłam sfokusowana na tamtym temacie. Mówię, dobra, czas może na zmianę. No i zdecydowałam się na ten doktorat w Instytucie Nęckiego i to jest po prostu, make long story short, po prostu totalnie czarna magia. To było dla mnie na początku wszystko nowe metody, nowe jakby materiały badawcze, bo to już nie była krew czy płyn pęcherzykowy z jajników na początku, tylko musiałam jakby totalnie mocno wejść w temat pracy mózgu, wszystkich tych procesów neurodegeneracyjnych.
Więc na początki były dosyć surowe, zarówno, tak jak mówię, metodycznie, zupełnie inne sprzęty, jak i tematycznie, ale było super. I tak naprawdę dzisiaj z tej perspektywy już jako neurobiolog, neurobiochemik, myślę, że lepszego wyboru nie mogłam wtedy podjąć. No ale temat w ogóle, bo może to jest dla wszystkich interesujące. Tak, tematem tak. Właśnie, to też ewoluuje. Jak dostajesz się na studia doktoranckie, to tak naprawdę idziesz z jakimś tam zamysłem, ale jak to w nauce wiadomo, masz jakąś tam hipotezę, próbujesz ją zweryfikować, jest kilka różnych dróg, jak to się może potoczyć, więc tak naprawdę ostateczna forma tematu zazwyczaj pojawia się na końcu. Mhm. I to, co ja wiedziałam na pewno idąc na doktora Doneckiego, to było to, że będę badała mechanizmy molekularne, które są jakby leżące u podłoża choroby Alzheimera, ale co było nową w tym projekcie, to, że nie tylko badaliśmy mózgi, czy tam neurony, jakieś hodowle neuronalne, czy mózgi postmortem, tylko krew, czyli komórki peryferyczne pacjentów. I to było o tyle ciekawe, że ja badałam przede wszystkim jeszcze żywych ludzi, tak? Czyli nie mózgi już pośmiertnie, gdzie, nie wiem, analizujemy rozkminiami, co takiego się tam wydarzyło w głowie, bo tak naprawdę to już wiemy trochę, co się dzieje w mózgu. Tylko co ciekawe, jakby ciekawe było to, że przedmiotem głównym, jakby moimi głównymi próbami i komórkami, które badałam, były limfocyty B izolowane z krwi pacjentów, które ja jakby jeździłam do szpitala MSW, do oddziału alzheimerowskiego, pobierałam tą krew od pacjentów, izolowałam sobie te komórki limfocyty B, unieśmiertelniałam je takim specjalnym, jakby poprzez jakby taką koniugację z wirusem i hodowałam sobie te komórki przez pewien czas i na tych komórkach robiłam szereg badań, różnych analiz biochemicznych, badałam odpowiedzi jakieś apoptotyczne, zachowania w jakichś szlakach sygnałowych. I drugim modelem badawczym było też jakby osocze krwi, ponieważ w osoczu tych pacjentów również dokonywałam jakichś tam pomiarów. I co było dla mnie takie najbardziej zajawkowe, już to było tak naprawdę pod koniec doktoratu, chyba to był czwarty rok, fibroblasty skóry. Czyli miałam biopsję pacjentów, osób chorych na chorobę Alzheimera, pobieraliśmy biopsję skórną i fibroblasty, które uzyskaliśmy, ja później wysiewałam na szalkę Petriego, hodowałam te fibroblasty przez określoną ilość podziałów i tam sobie robiłam różne badania i jakby różne analizy. Więc to było jakby, dlaczego to było takie dla mnie super zajawkowe? Przede wszystkim inny ten materiał badawczy, no i to, że staraliśmy się wykazać i tak naprawdę znaleźć pewne markery, czyli pewne czynniki, które pojawiają się i manifestują się w krwi pacjentów jeszcze przed rozwinięciem choroby, jakby już tak de facto. Więc to tak w dużym skrócie. Udało nam się parę fajnych rzeczy pokazać, parę fajnych, ciekawych szlaków sygnałowych różnicujących dwie formy choroby Alzheimera udało nam się pokazać, udało nam się też coś opublikować kilka razy, więc było to super twórcze dla mnie na pewno i bardzo rozwijające w kategorii biochemii samej, bo jakby jeżeli chodzi o samą neurobiologię, no to wiadomo, ja musiałam znać budowę mózgu, wszystkie te struktury, chociażby, żeby rozumieć, jak, co się dzieje w neurodegeneracji, ale to jednak było głównie takie skupienie biochemiczne. A moja miłość do neuro jakby pojawiała się później już jakby z biegiem, im dłużej byłam jakby na tych studiach doktoranckich, siłą rzeczy przebywając po prostu w Centrum Neurobiologii. Więc to tak jeśli chodzi o doktorat. A jeżeli chodzi o Alzheimera i o te wyniki twoje, coś takiego, co, że tak powiem, zrozumie większość odbiorców, ale może jakieś ciekawe wnioski i może inne spojrzenie na Alzheimera? To znaczy, właśnie tak, głównym, niestety Alzheimer już po prostu, choroba Alzheimera wykryta została no, ponad 100 lat temu i niestety to, co muszę powiedzieć, z bólem, no nie ma leku, tak? Więc to, co my na razie staramy się zrobić, to zrozumieć mechanizmy, zrozumieć jakieś tam powiązania, coś, co różnicuje przede wszystkim chorobę Alzheimera jako formę sporadyczną, która pojawia się nagle, po prostu. Może to być wynik fizjologicznego starzenia, może to być wynik kilku czynników, które predysponują do tej choroby. I tutaj jakby no nie ma... ciężko nam określić tak zwany ten czynnik etiologiczny. I to jest jakby sytuacja, która częściej występuje. Natomiast jest jeszcze druga forma choroby Alzheimera, dosyć rzadka. Mówi się, że około 5-6% całości zachorowalności na chorobę Alzheimera, tak zwana forma rodzinna. I tutaj no, sprawa jest dużo trudniejsza, bo z jednej strony niby trudniejsza, a łatwiejsza. Z jednej strony łatwiejsza, dlatego że możemy to zweryfikować, ponieważ badamy, po prostu wykonujemy badanie genetyczne i sprawdzamy, czy mamy mutacje w genie białka PS1, presyniliny pierwszej, albo APP. To są takie dwa białka, które zmienione, zmutowane, powodują powstanie toksycznej formy amyloidu beta. To być może część z naszych słuchaczy gdzieś tam o uszy się obiło. To jest jedna właśnie z tych znamiennych, kluczowych cech, które badając, czy to płyn mózgowo-rdzeniowy pacjentów, czy już pośmiertnie mózgi, widzimy tą zmianę, widzimy obecność amyloidu beta i
płytek amyloidowych, czy właśnie białka tau, to są takie dwie kluczowe zmiany. I jakby wiemy, że w tej formie rodzinnej dochodzi do wystąpienia mutacji, które powodują powstanie tego czynnika. I tutaj jakby nie ma zmiłuj. No mamy tą mutację, jest wtedy, no jakby to już nawet nie jest prawdopodobieństwo, wiemy, że tą chorobę rozwiniemy, ale z drugiej strony istnieje no, kilka elementów, które może spowodować, że jakby postęp tej choroby spowolnimy. Natomiast celem mojej pracy było to, żeby pokazać tak naprawdę, że mimo, że to jest jedna choroba, bo choroba Alzheimera, ale mamy formę rodzinną i mamy formę sporadyczną, te formy różnią się od siebie. I właśnie ja poprzez te wszystkie analizy, badania szlaków sygnałowych, różnych odpowiedzi, analizy mitochondriów, analizy białek zależnych od cyklu komórkowego, udało mi się wykazać, że krew i komórki pacjentów z formą rodzinną zupełnie inaczej reagują na stres oksydacyjny, są dużo bardziej wrażliwe na śmierć komórkową i tak naprawdę wszystko to za sprawą mutacji w presinilinie. I jakby udało nam się to publikować, jakby bardzo się cieszę, bo to były takie wyniki jakby... Jakby nasz zespół badawczy, akurat przedmiot mojego doktoratu, udało się wykazać, że mutacja konkretnie w presenilinie w pozycji 117R jest związana z tą inną odpowiedzią pacjentów, co tak naprawdę bardzo mocno, miało bardzo duże znaczenie w kontekście projektowania leczenia, bo wiemy, że wszystkich trochę wrzuca się do jednego wora. Tak samo leczymy pacjentów z formą sporadyczną, jak i z formą rodzinną, a wiadomo, że mechanizm powstawania choroby, chociażby reakcji naszej komórkowej na pewne zmienne, jest inny. Wiesz, to wszystko są badania jakby from bench to jakby, wiesz, human jest troszkę długa droga, bo my sobie rozkminiamy coś w labie, ale to wszystko służy temu, żeby jakby bardziej zrozumieć mechanizm, bardziej wiedzieć, jak targetować leczenie, więc dla części osób może się wydawać, że to jest tylko po prostu takie, wiesz, eksperymentalne badania na szalce i ostatecznie, no, moja mama mnie pytała, babcia moja zmarła na chorobę Alzheimera, jak to się ma do leczenia babci? No nijak ma się na razie to do leczenia, ale szukamy po prostu, wiesz, szukamy molekularnych jakichś tam zmian i staramy się odpowiedzieć na pytania, o co chodzi, co się wydarzyło. Więc, więc bardzo mocno grzebałam po prostu w tych, wiesz, fundamentach molekularnych. A powiedziałaś, że są czynniki, elementy, które możemy wprowadzić, żeby spowolnić tę chorobę. Tak, to znaczy, co to jest? Właśnie, no bo tak jak mówiłam, no nie ma leku na chorobę Alzheimera. W tej chwili leczymy tak objawowo, czyli stosujemy przede wszystkim może tak, żeby łatwiej było to zrozumieć. W chorobie Alzheimera oprócz tych wszystkich zmian biochemicznych, tych czynników, które możemy obserwować, na pewno wiemy, że dzieją się dwie rzeczy. Na pewno wiemy, że to pewnie taka najbardziej znamienna też cecha, no osłabia nam się pamięć. Problemy z pamięcią, problemy z zapamiętywaniem tym krótkotrwałym, dlatego że po pierwsze dotknięty zostaje chorobą, jakby patologią zostaje hipokamp, czyli ta struktura, która konsoliduje nam pamięć i jakby, wiesz, szufladkuje wszystko to, co się dzieje teraz. Dlatego osoby z chorobą Alzheimera no, doskonale pamiętają, nie wiem, no zapach chleba czy jakieś bodźce z dzieciństwa, ale dużo trudniej przypominają sobie to, co powiedziały przed chwilą. Jakby mówię, wiem to z własnego podwórka, bo u mnie w rodzinie bardzo bliska babcia była chora, więc po prostu, no mówię, totalnie obserwowałam nawet tą gradację i postęp choroby, jak ta pamięć krótkotrwała zaczyna niedomagać. Dlatego też, że dotknięte i uszkodzone zostają neurony cholinergiczne, czyli te neurony, które tak naprawdę odpowiedzialne są za przekaźnictwo związane z acetylocholiną. Tym neuroprzekaźnikiem, który odpowiedzialny jest za pamięć. I to jest jakby taka pierwsza zmienna, co się dzieje w mózgu. I obecnie właśnie stosuje się taki lek, inhibitor acetylocholinesterazy, czyli nic innego jak lek, który hamuje rozkład acetylocholiny. Mhm. Dzięki temu więcej tej acetylocholiny zostaje w przestrzeni synaptycznej. Powiedzmy, że utrzymujemy ten efekt pamięci, więc jakby to jest tylko leczenie objawowe, no leczymy już efekt, który w naszym mózgu powstaje, więc tak jak mówię, już to, co się dzieje. A drugim mechanizmem leczenia, też drugą formą dosyć często stosowaną jest taki lek, i to na przykład jest rywastygmina czy donepezil, takie leki popularnie zarejestrowane. A drugim mechanizmem, na którym działamy farmakologicznie jest to, że wiemy, że w chorobie Alzheimera mamy podwyższony poziom glutaminianu, kwasu glutaminowego, to jest neuroprzekaźnik pobudzający i wszystko jest okej, no on jest nam potrzebny. Tylko wiemy, że nadmiar tego neuroprzekaźnika powoduje tak zwaną ekscytotoksyczność. Co to jest? To jest po prostu komórka zostaje uszkodzona przez ten nadmiar tego glutaminianu, rozpada się, dochodzi do jej apoptozy i też obumiera, no to wiadomo, obumierają nam neurony, jest mniejsza plastyczność synaptyczna, mniej gorzej zapamiętujemy. No i drugim tym rozwiązaniem jest właśnie memantyna, która działa w taki sposób, że zmniejsza toksyczność tego glutaminianu. Powoduje hamowanie jakby receptorów dla tego glutaminianu, czyli NMDA. To tak już mówię gwoli ścisłości, gdyby ktoś słuchaczy chciał wiedzieć, jaki tam jest mechanizm. W każdym razie działa
tak, że zmniejsza tą toksyczność, czyli z jednej strony leczenie mamy takie, które powoduje, że mamy więcej tej acetylocholiny, a z drugiej strony chcemy ocalić te neurony przed uszkodzeniem. No i w ten sposób się leczymy, no więc to jest leczenie. Ale ty pytałaś o to, jak możemy sobie zapobiegać, pomóc i zapobiegać. Tak naprawdę istnieje, dzięki Bogu, coraz więcej danych naukowych, bo niestety jest troszkę tak, że to, co powie PubMed, to my w to wierzymy. I z jednej strony chwała Bogu, bo jest to wiarygodne źródło, ale naprawdę ja teraz widzę, jak zmienia się trochę pogląd społeczeństwa na pewne rzeczy. Jeżeli są już mocno klepnięte naukowo, to w to wierzymy, a kiedyś to były, wiesz, zabobony. Ja pamiętam, jak kiedyś, kilka lat temu byłam na takiej dużej konferencji ADPD, Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, taki duży retreat, to było chyba w Nicei. I były takie pierwsze badania, to było, no nie wiem, z 6 lat temu, mówiące o tym, że mikroflora jelitowa, że jakaś dysbioza bakteryjna, że to, co się dzieje w brzuchu, nerwem błędnym idzie do głowy, może powodować chorobę Alzheimera, albo że stan jakby naszego przyzębia i bakterii w jamie ustnej może powodować choroby neuro. Mm-hmm. Uwierz mi, na tym wykładzie były 3-4 osoby, włącznie ze mną, ja z mną, panią profesor. Natomiast teraz już tak mocno wiemy, że dieta, jakieś elementy prozapalne, nieprawidłowa właśnie mikroflora jelitowa, czyli jakby, wiesz, dysbalans takiego codziennego życia, bo nie oszukujmy się, co jest jakby najbliższe nam w ciągu dnia, no jedzenie, no naprawdę nie oszukujmy się, wszyscy, ktoś może lubić jeść, ktoś może nie lubić, ale jemy, więc to, co po prostu wkładamy kolokwialnie do buzi i to, co jemy, widzimy w tej chwili, to są to badania już po prostu ugruntowane tezy, że rzeczywiście możemy zachowaniami żywieniowymi trochę na to wpływać, że postęp jakby neuroinflammation, czyli zapalenie, które przechodzi nam do mózgu i powoduje powstawanie chociażby amyloidu beta, możemy zahamować dietą przeciwzapalną, to na pewno. Aktywność fizyczna, o której ja naprawdę strasznie dużo mówię, chociażby, nie wiem, u siebie na Instagramie, czy gdzieś, jak tylko mam możliwość wypowiadania się, wiemy, że seniorzy, czyli powiedzmy po 65 roku życia, kiedy mówi się, że to już jest takie... Jeśli się nie rozwinęła choroba Alzheimera wcześniej, może się rozwinąć wcześniej, jeżeli mamy tą formę rodzinną. Jakby to nawet są przypadki 35 lat. Natomiast sporadyczna forma choroby Alzheimera po 65 roku życia, już tak ten współczynnik wzrasta prawdopodobieństwa wystąpienia, że tu szczególnie właśnie warto nawoływać seniorów, osoby starsze do aktywności, ponieważ wykazano, że super, mega ciekawe badania, ostatnio przeczytałam, taniec. Okazuje się, że jedną z najlepszych form aktywności, aktywności spontanicznych, w ogóle takich, wiesz, do których nie do końca musimy się zmuszać, jest taniec, ponieważ nie dość, że wszystkie takie elementy percepcyjne i sensoryczne w nas pobudza. Po drugie jest muzyka, która działa rewelacyjnie. Ostatnio też o tym dużo gadałam, po prostu muzyka wpływa na chociażby regulowanie poziomów neuroprzekaźników. Po trzecie, jednym z elementów też takich zapobiegawczych, już wiemy, demencji, jest socjalizacja. I w tańcu mamy i socjalizację i jakby, wiesz, tą aktywność sensoryczną, ruch też wykazano, cudowne badania na myszach, wiem, że na myszach nie do końca mogą przekonywać, ale jakby kiedy myszom zabroniono używania swoich dolnych kończyn, jakby po prostu były jakoś tam uziemione i nie mogły ruszać nóżkami, w cudzysłowie, to dużo gorzej regenerował im się jakby mózg, komórki macierzyste neuronów, komórki progenitorowe i jakby, już wiemy, dlatego warto pamiętać o treningu nóg na siłce, naprawdę zawsze, jak mocno poruszanie kończynami, w ogóle ruch, na przykład tutaj też od pasa w dół, powiedzmy, jakieś mobilizowanie, czy to przy bieganiu, czy przy tańcu, bardzo mocno wpływa na neuro, co w ogóle jest dla mnie, no te badania są, coraz więcej ich jest, jakby o samym fakcie tego, jak aktywność fizyczna wpływa na głowę. Wiemy też, że w trakcie aktywności fizycznej i też tu w kontekście choroby Alzheimera i jakby utrzymywania tej kognicji i zdolności poznawczych jest ważny sport, dlatego że aktywność fizyczna bardzo mocno aktywuje nam BDNF. To też po prostu ja będę chyba razem z Markiem Fischerem, to powinniśmy być ambasadorami BDNF-u. Jest to cudowne białko, jest to czynnik troficzny, czyli jakby odżywczy, który odżywia neurony. Białko troficzne pochodzenia mózgowego, brain-derived neurotrophic factor, które to po pierwsze odpowiedzialne jest za neurogenezę, czyli za to, że nowe neurony, dziś już wiemy, że się tworzą, mogą się tworzyć między innymi w zakręcie zębatym hipokampa, czyli w tej strukturze, która właśnie jest dotknięta w Alzheimerze. Wiemy, że BDNF w ten sposób działa, wiemy, że tworzy więcej kolców dendrytycznych, czyli tych struktur, które, jak tutaj mamy sobie ciało komórki nerwowej, mamy akson, który łączy się z innym neuronem, to kolce dendrytyczne to są takie elementy, które od tego aksonu odchodzą i łączą się z innymi neuronami, czyli wiemy, że te wszystkie sieci neuronalne mogą się tworzyć, wiemy, że BDNF też jest za to odpowiedzialny. Aktywność fizyczna też wpływa na NGF, z kolei czynnik wzrostu neurytów, też kolejna struktura, która powoduje, że te neurony po prostu funkcjonują, więc o sporcie to ja myślę w ogóle, Daria, że my myślimy o inny podcast, odcinek, tak. Ale jakby już wiemy, że sport, dieta, ta socjalizacja jest niezwykle, niezwykle ważna.
W kontekście socjalizacji takim dowodem może być to, też kiedyś o tym gdzieś mówiłam czy pisałam, jak mamy stulatków, mamy osoby, które żyją na tak zwanych tych siedmiu wyspach długowieczności na świecie. Otóż jest kilka elementów, które są wspólnym, absolutnie wspólnym mianownikiem tych wszystkich miejsc. Przede wszystkim dieta. Każda z tych diet jest albo to jest dieta DASH, albo dieta śródziemnomorska, albo dieta ograniczająca mięso, dieta bogata w polifenole. Oprócz tego ekspozycja na światło słoneczne. Ci ludzie żyją jakby, wiesz, z rytmem dobowym, jakby nie siedzą cały czas w zamkniętych pomieszczeniach. Są to takie jakby nie chcę powiedzieć kulturalne, ale multipokoleniowe rodziny. Ludzie żyją razem, od małego dzieciaczka po mamę, babcię, dziadka. Wszyscy żyją razem, jedzą posiłki razem. I to są elementy, które tak naprawdę pokazują nam, i to są osoby też, które tam żyją, które rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera i jakby demencję starczą. I na wiele chyba innych chorób. Ja kiedyś czytałam świetną książkę i chyba mówię prawie w każdym podcaście o niej, Efekt wioski. Nie wiem, czy się z nią spotkałaś. Świetna książka, ona właśnie pokazuje, zarówno dotarła do chyba w Sardynii, do różnych wiosek gdzieś tam i właśnie bardzo dużo pisze o tej kwestii wielopokoleniowych domów, ale też bardzo dużo porusza tematów chociażby takich, jaka jest różnica, ona chyba daje przykład grupy kobiet, które były chore na nowotwór i jak jakby stosunkowo dużo mniej kobiet powróciło im ten nowotwór, które brały udział w takich grupach wsparcia na żywo, a porównywali do tych, które online miały takie grupy. I to w ogóle było bez porównania. Tak. I ona, gruba książka i bardzo ją polecam, tam jest pełno właśnie badań naukowych pomieszanych z jej doświadczeniem, z jej docieraniem, z jej rozmowami z tymi ludźmi. Świetna książka. Pokazująca, ona w moim życiu zmieniła bardzo dużo podejścia właśnie takiego wiele lat temu do kwestii takich społecznych, że to jest cholernie ważne. Ten człowiek jest cholernie ważny dla naszego zdrowia i tutaj potwierdza, że to jakby... Tak, bo naprawdę, my nie działamy, pewnie zaraz o tym pogadamy, bo wiesz, moją zajawką teraz ogromną jest psychosomatyka i jakby naprawdę nie działamy w odłączeniu. Umysł i ciało to jest absolutnie jedność i setki badań. Ja tak się strasznie z tego cieszę, że mamy teraz trend. Wydaje mi się, że niedługo naprawdę lekarze, zresztą u mnie na studiach na SWPS-ie mamy dwie panie lekarki, z czego się turbo cieszę po prostu, że lekarze przychodzą na takie studia. Jedna z tych pań akurat zajmuje się problemami onkologicznymi, druga też wydaje mi się w jakieś takie, no powiedzmy, trudniejsze tematy. Właśnie po to, żeby połączyć to wszystko i zrozumieć, jak to wszystko jest mocno, wiesz, razem z sobą. Więc w przypadku choroby Alzheimera, wracając, są to mega ważne czynniki, nie? Więc chorób neurodegeneracyjnych chorób w ogóle, tak? Tak, dokładnie, chorób neurodegeneracyjnych, a w moim odczuciu, zresztą tak jak teraz mówimy, że choroba Alzheimera to jest cukrzyca typu trzeciego. Naprawdę jednym z czynników predysponujących i nawet w tej chwili się już mówi, że jakby nieprawidłowa glikemia, dużo tak zwanych receptorów RAGE. Receptory RAGE są to takie, może tak w skrócie, kiedy mamy dużo krążącej glukozy, wolno krążącej glukozy we krwi, po prostu no nadmiar, na przykład przy insulinooporności, taka glukoza powoduje nam tak zwaną glikację białek. Jest to nieodwracalny proces zmiany struktury białka, który po pierwsze pozbawia je prawidłowej funkcji, zmienia jego formę na taką patologiczną formę. I wiemy na przykład, że w chorobie Alzheimera bardzo duży współczynnik tych receptorów RAGE, czyli takich elementów, które powstają w wyniku tej zmiany, jest obecny i wiemy, że działa bardzo mocno prozapalnie. I to jest jakby jeden z elementów, który wskazuje na to, jak na przykład cukrzyca w ogóle sama w sobie predysponuje do choroby Alzheimera. Ale też wiemy, że podwyższony poziom cukru, nieprawidłowa glikemia, podwyższony ciągły wyrzut insuliny, szlak zależny od insuliny, IGF, bardzo mocno predysponuje do tego, że amyloid beta, który jest w mózgu, działa jeszcze bardziej prozapalnie. I to jest takie błędne koło. Podwyższony poziom cukru, cukrzyca działa prozapalnie na amyloid beta, amyloid beta działa znowu prozapalnie i jeszcze bardziej nakręca jakby tą spiralę. Więc w tej chwili wiemy już, że cukrzyca jest jakby z elementem, który tutaj wpływa, więc widzimy, że no co nam się od razu nasuwa? No nieprawidłowa dieta. Tak. Więc jakby ja też tutaj nie chcę być orędownikiem jakiegokolwiek, pewnie też do tego dojdziemy, ale wiesz, jakichś tam strategii żywieniowych, natomiast nie ma zmiłuj i może być tutaj dużo osób, które będą mówiły, że jednak dieta high carbowa jest dobra, jakakolwiek, absolutnie, dla jakichś tam sportowców, ultramaratończyków, ja w to nie będę wchodzić. Jeżeli mówimy o neuro i o dobrobycie mózgu, mimo tego, że jest wiele osób, które będą mówiły, że glukoza jest niezbędna dla mózgu, jest, ale możemy ją sobie wytworzyć, to unikanie dużych podaży cukru i dieta przeciwzapalna, która samoistna w sobie nie jest bogata w cukier, jest super korzystna dla mózgu. I tutaj po prostu dla mnie, wiesz, nie jasne. Mam zdania. A powiedz, bo jasne, tutaj jesteś, mamy podobne zdanie, jeżeli chodzi o kwestię diety, że właśnie bez skrajności dla niektórych są dobre, będzie high carb, dla niektórych dieta ketogeniczna, a generalnie wszystko, myślę, że... Wszystko, wiesz, musimy dostosować do siebie. Ale no generalnie dla
sam sport zawodowy nie jest niczym, że tak powiem, zdrowym długoterminowo, więc jakby tutaj myślę, że kwestia high carbu jest tutaj razem połączona z tym sportem. Natomiast mówimy cukier, cukier, ale czy poza cukrami prostymi po prostu większa ilość węglowodanów w diecie może działać podobnie? Mówię tak zwane zdrowe węglowodany. Wiesz co, znaczy chodzi tak, jeżeli te czynniki, które powodują, które są patologiczne i powodują, nie wiem, właśnie wiesz, powstawanie cukrzycy typu drugiego, no bo wiadomo, cukrzyca typu pierwszego to jest autoimmunizacyjna, mamy uszkodzenia trzustki, tutaj nie ma dyskusji. Tak. Natomiast to, co widzimy teraz, co się dzieje, insulinooporność i leptynooporność, które są tak naprawdę zmorami naszych czasów, to jest wynik, no niestety, przepraszam, ale przejadania się. My mamy, kalorii, my prosto, mamy cudowne mechanizmy w naszym ciele do tego, żeby przeżyć bez jedzenia z głodu, ale nie mamy mechanizmów, które nas uchronią przed nadmiarem, po prostu. I kiedyś po prostu czytałam, zresztą wiesz, już nie będziemy tutaj wracać do tego, że nasi przodkowie potrafili głodować, jakby jedli tylko w pewnych epizodach i mieli się świetnie. My w tej chwili mamy taki nadmiar pokarmu, który niestety jest pokarmem, tak zwana dieta Western Diet, czyli cukry proste, tłuszcze trans i w ogóle hola i wiesz, i szamamy po prostu to wszystko na szybko, więc tu jest problem. Nadmiar. Bo węglowodany złożone, wiesz, dobre kasze, dobrej jakości ciemne pieczywo, no generalnie węgle złożone, ja nigdy nie powiem, że są złe. I węglowodany proste, dokładnie, też nie są złe, chodzi o nadmiar po prostu. Jasne. W tej chwili nasza dieta nawet samoistnie, kiedy my o tym nie wiemy, jak sobie spojrzysz na opakowanie, nie wiem, keczupu czy jakichś takich produktów, wiesz, codziennych, jest tak mocno bogata w cukier, że my kompletnie nie mamy tego świadomości i ja nie chcę absolutnie demonizować cukru, bo po to jakoś natura to wszystko stworzyła, że mamy trzy makroskładniki. Tylko fajnie, żeby rozumieć to, że nadmiar może szkodzić. I powiem Ci tak tutaj a propos tego czytania etykiet. Kupowałam sobie u łososia wędzonego, który miał w składzie glukozę chyba, nie? Jakby... Wszystko, tak, tak. No, wszystkim praktycznie, to, no bez kitu. I to też chodzi o to, żeby, nie wolno popadać w paranoję. Tak. I ja na przykład, o teraz wiesz, wróciłam z Wietnamu, było cudownie, mimo że ja się trzymam, myślę, że raczej jestem bliższa diecie ketogenicznej, chociaż tak jak mówię, ja stricte keton nie trzymam, nie mierzę ketonów. Low carb, nie? Po prostu, znaczy low carb sam w sobie też nie jest dobry, bo masz niskie węgle, niskie tłuszcze, wszystko niskie jest źle, ale jednak unikam tych węglowodanów, ja się super czuję i kognicyjnie, i jakby wiesz, fizycznie, jak jestem bliżej keto. Natomiast byłam sobie teraz na tych te cztery ponad tygodnie w Azji i wiesz, mam turbo dużo owoców, ja mam kokosową wodę, mnóstwo ryżu, mleka sojowego i czułam się cudownie. Ale to też chodzi o to, że jadłam dobre te produkty, nieprzetworzone. Ja w życiu nie będę demonizowała owoców na przykład. No, mówi się, że fruktoza jest szkodliwa. Jest szkodliwa, jeżeli ją wlewamy w postaci syropu glukozowego, fruktozowego, wyizolowaną. Pamiętajmy, że w owocach mamy fruktozę, ale mamy też pektyny, które powodują, że samoistny wyrzut insuliny przez te pektyny jest mniejszy. Wiesz, naprawdę, rozum we wszystkim, nie? Natomiast to jest właśnie kwestia nie patrzenia na te wyizolowane składniki, tylko właśnie na kontekst. Tak, dokładnie, z czym masz to podane, więc ja na przykład będąc takim trochę orędownikiem keto, jak wiesz, mówię o tym i czy w keto, jak działam sobie jako tam merytoryczny człowiek od merytoryki powiedzmy, to po prostu chodzi o to, żeby wiedzieć, że są stany i dieta ketogeniczna na przykład, czyli dieta wysokotłuszczowa, ta, która praktycznie w ogóle nam węglowodany wyklucza, może nie być dla wszystkich w takim codziennym życiu, natomiast nie ma zmiłuj. To była dieta, która w latach, początek XX wieku, chyba XXI, tak? Już, czy w 35 później, jak zaczęto badać restrykcję kaloryczną, wykazała, że to jest rzeczywiście dieta, która mimikując post, jest w stanie nam totalnie odwrócić napady epileptyczne, czy wpływać bardzo dobrze na, teraz już wiemy, na chorobę Alzheimera, jest mnóstwo badań, które pokazują, że beta-hydroksymaślan, czy w ogóle czy estry beta-hydroksymaślanu, czy nawet olej MCT cudownie działa na choroby neuro. I tutaj jakby dla mnie nie ma zmiłuj. Nie musi to być rozwiązanie dla wszystkich, natomiast jeśli rozmawiamy o mózgu i tak jak przeszliśmy z Alzheimera, to promowanie większej ilości tłuszczu w diecie, na chwilę obecną przynajmniej na badania, które ja przeczytałam i które dla mnie są wiarygodne, bo są na bardzo dużej grupie badanych, duże metaanalizy wskazują, że to jest rozwiązanie, które będzie promózgowe. A dołóżmy teraz kontekst, bo wiesz, jakby jest wiele ludzi, którzy po prostu usłyszeli gdzieś te keto, zobaczyli wysmażone głęboko w boczek i dla nich to jest ta dieta i w ogóle, Boże, dziewczyna tutaj z doktoratem promuje jedzenie wysmażonego boczku, więc dołóżmy ten kontekst, co to znaczy więcej tłuszczu w diecie. Tak, właśnie o to chodzi. Ja mogę być tego przykładem, zresztą dzisiaj rozmawiałyśmy. Ja praktycznie nie jem
mięsa, a mogę powiedzieć, że jestem na diecie wysokotłuszczowej, ponieważ jem, nie jestem weganką, jem dużo tłustych serów, jem mnóstwo orzechów, olej kokosowy, jem dużo ryb, bo akurat ryby zajadam, awokado, no to nie musi, oczywiście jem mięso też tam raz, dwa razy w tygodniu, ale nie musi to być absolutnie, wiesz, zalewanie masłem boczku, tłusta kiełbasa, czy w ogóle tego typu manewry. Oczywiście na diecie keto te produkty są jakby też zalecane, ale naprawdę to wszystko może być podane ładnie, zdrowo, to nie musi być wysmażone na, wiesz, po prostu podeszwę. Chodzi o to, żeby zwiększać podaż tłuszczu, ograniczając węglowodany i utrzymując no, białko powiedzmy na niskim, umiarkowanym poziomie po to, aby nauczyć organizm, że jest jeszcze inny cudowny substrat energetyczny niż glukoza, a mianowicie ciała ketonowe powstały w wyniku rozpadu kwasów tłuszczowych. Czyli odzyska się taką elastyczność metaboliczną tak. jakby, nie? I organizm naprawdę, też tak się mówi, że rzeczywiście nasz mózg absolutnie, czy mózg, czy erytrocyty, czy niektóre komórki krwi potrzebują glukozy, absolutnie potrzebują jej. Ale pamiętajmy, że mogą sobie tą glukozę wytworzyć w procesie glukoneogenezy. Tak. I my, to jest tak, że im więcej tych ciał ketonowych wytwarzamy i jakby jemy produkty bogate w tłuszcz, tym bardziej i szybciej mamy tą adaptację i nasz organizm się do tego przyzwyczaja. Wiesz, o keto to my możemy gadać gadać. Mi głównie chodzi o to, żeby nie bać się przede wszystkim tego i tak, wiesz, myśleć trochę takimi zabobonami, że ta dieta jest zła, bo ona absolutnie nie wyleczy wszystkiego. Ja nie mówię, że sportowcy, którzy robią podwójnego Ironmana, mają popijać olej MCT zamiast jakiegoś żelu węglowodanowego, bo tak nie jest. Być może są przypadki, gdzie są sportowcy, którzy będą czuli się na tym świetnie. Natomiast... Są chyba sportowcy, którzy robili Ironmana na keto, ale generalnie to jest wyjątek. Tak, tak? No, mi chodzi o to, że we wszystkim zdrowy rozum. Jeżeli ktoś na przykład ma problemy z insulinoopornością, czy z leptynoopornością, czy na przykład jakieś takie właśnie mgły mózgowe. Często, wiesz, po owsiance czujemy się super fajnie przez 3 godziny, ale owsianka nam bardzo szybko podbija cukier, wyrzuca insulinę, natomiast mamy bardzo szybki drop down tej insuliny i czujemy się źle. Jeżeli czujemy się po węglowodanach ospali, tacy właśnie z brain fogiem, że nie możemy zebrać myśli, spróbujmy diety bogatszej w tłuszcze albo zwiększmy te tłuszcze w diecie. Ja widzę u siebie, jaką mam ostrość, wiesz, naprawdę. No, zawsze było tak, że powiedzmy w miarę jakąś tam głową działałam, ale odkąd już od dobrych kilku lat, jak wiem bardziej, wiem po prostu bogato tłuszczowo i postawiam głównie na ten makroskładnik, no czuję się po prostu o niebo lepiej. I mówię tak jak jeżeli chodzi o te kwestie dobrobytu dla głowy, to naprawdę uważam, że zresztą polecam, gdzieś to nawet było ketogeniczna Biblia. Naprawdę fajna też książka. Mam, polecam. I dla wszystkich jakby nie do białków, naukowo jest, prawda? Wszystko jest podparte PubMedem, najnowszymi badaniami, update'em, jakby researchem naukowym, więc polecam, żeby wiesz, sobie zobaczyć. O, tak. Ale drugim rozwiązaniem też jest, że jakby mówię o keto w kontekście takim klinicznym. Tak. Bo też wiemy, że naprawdę bardzo duże korzystne zmiany u osób, które już zaczynały rozwijać chorobę Alzheimera, czyli tak zwanym MCI, Mild Cognitive Impairment, gdzie było stosowany olej MCT, czy nawet zewnętrznie podawane estry beta-hydroksymaślanu, bardzo duże korzystne zmiany prokognitywne i takie, wiesz, zachowawcze obserwowano, więc jakby o aspektach klinicznych. Natomiast jeśli komuś ta dieta nie pasuje, to i tak już lepiej, w ogóle cudowną dietą jest, tak jak mówię, dieta śródziemnomorska czy dieta DASH, tak? Czyli te elementy, te diety, które będą wprowadzały dużo polifenoli, owoców, nieprzetworzonej żywności, chudego mięsa, chudych ryb, ale też oliwy, tak, kwasy omega-3 do 6 w bardzo dobrym stosunku, więc po prostu niezapalna dieta, nie prozapalna. A wspomniałaś też, że my jako ludzie jesteśmy zaadaptowani też do okresów głodu. Powinniśmy, kiedyś byliśmy, teraz być może nie do końca. Myślę, i tutaj płynnie chciałam przejść na chwilkę do tematu autofagii. Co prawda, to myślę, że możemy też odesłać tutaj na stronę Keto, gdzie jest nasz wspólny podcast na temat postów. Tak, o tym gadałyśmy. Razem z Asią tam jesteśmy gościnnie na Keto i tam więcej na temat postów można posłuchać. Natomiast tak w skrócie właśnie, czym jest ta autofagia? Bo ona tutaj w kontekst tego, co powiedziałaś, że ketoza mimikuje post, tak, i może chwilkę jeszcze o tym. No w ogóle cudowny proces, w 2016 tam był, już nie pamiętam tego japońskiego, Boże, co to jest? O Shumi. Tak, on dostał za w ogóle rozkminienie, jakby odkrycie autofagosomu. Natomiast no, to jest cudowny proces tak naprawdę komórkowy i takie nasze wewnętrzne sprzątanie komórkowe, które jest niezbędne. Wiemy już, że większość chorób dzisiejszych, chorób XXI wieku, czyli nowotwory, niektóre choroby autoimmunizacyjne, jakieś choroby spichrzeniowe, czyli te, które zbierają jakieś nieprawidłowe złogi, patologiczne formy, spowodowana jest właśnie tym, że ta autofagia jest zaburzona. Autofagia jest to nic innego jak właśnie ten proces recyklingu, samooczyszczenia komórkowego, który, co ważne, włącza się wtedy, kiedy nie jemy, kiedy mamy odcięcie od czynników wzrostowych. I takim głównym
Ukochanym moim białkiem też, bo akurat miałam okazję, badałam je w trakcie pracy doktorskiej, jest białko mTOR, czyli Mammalian Target of Rapamycin, czyli ssaczy cel rapamycyny. Jest to takie białko, które jest bardzo ważną kinazą, czyli białkiem, który fosforyluje w naszym organizmie inne elementy i po prostu aktywuje inne szlaki sygnałowe. Jest to białko, które, jak sama nazwa mówi, jest celem rapamycyny. Rapamycyna to jest taki związek wyizolowany, bakteryjny. Tak z ciekawostek powiem, że wyizolowany, jakby odkryty w bakteriach na wyspie Rapa Nui, na Wyspach Wielkanocnych. I to jest niesamowicie silny związek, który hamuje to białko mTOR i wykorzystywany był na przykład kiedyś w transplantologii, ponieważ przeciwprzerzutowo działał. Też mówi się, że to białko poprzez to, że hamuje tą kinazę mTOR, może być wykorzystywane w progerii, na przykład wiemy w chorobie, która jest związana z tym przyspieszonym starzeniem. Po prostu wydłuża życie i jakby te badania, które wykazały, że hamowanie białka mTOR robi tak cudowne efekty, jak wydłuża życie, powoduje jakby, wiesz, po pierwsze właśnie wydłużanie życia, powoduje, może powodować hamowanie progerii i może powodować czyszczenie komórkowe, wykazało, że coś jest na rzeczy z tym białkiem. O co chodzi z tym mTORem? Otóż okazuje się, że to białko, kiedy jest aktywne, totalnie hamuje nam tą autofagię, a aktywne jest wtedy, tak jak powiedziałam, kiedy po prostu jemy. Co nam aktywuje ten mTOR? Aktywuje nam cukier, czyli wyrzut insuliny, aktywuje nam białko, czyli jak jemy bogato białkowo, to też wcale nie do końca jest dobrze, bo też nam aktywuje ten mTOR, szczególnie BCA, aminokwasy rozgałęzione i leucyna, ale też aktywują nam tłuszcze tak naprawdę, więc cokolwiek nie jemy i też tutaj nawet dieta keto, bo można powiedzieć, że ograniczanie jedzenia, ale jedzmy keto, ten mTOR będzie zahamowany. Nie, wszystkie te elementy mTOR aktywują, a jeżeli on jest aktywny, to tak naprawdę ta autofagia jest zahamowana. A autofagia jest nam potrzebna między innymi po to, żeby, tak jak mówiłam, zostały usuwane zbędne elementy organelli komórkowych, jakieś źle pofałdowane białka, jakieś elementy patogenne, po prostu wszystko to, co komórce nie jest potrzebne, a zarazem przetwarza, w trakcie autofagii przetwarzamy pewne elementy komórkowe, aby móc je wykorzystać jako budulec w innych, wiesz, w wytworzeniu innych elementów. Już gadałyśmy kiedyś o tym, pamiętasz, profesor Walter Longo, który tak, robił te badania, dokładnie, że właśnie kilkudniowy post powoduje tak dużą autofagię, że komórki układu odpornościowego mogą tak naprawdę się reaktywować, tak, jeśli powrócimy potem do diety normokalorycznej. Czyli proces autofagii jest niesamowicie ważny po to, żebyśmy zachowali taką równowagę. I to jest nic innego jak po prostu poszczenie. Czyli przestańmy na moment dostarczać swojemu organizmowi tych wszystkich składników odżywczych, zahamujmy ten mTOR tymi wszystkimi, właśnie tym, że nie mamy insuliny wysokiej, tym, że nie mamy cukru, tym, że nie mamy tłuszczu i po prostu no, aktywowanie autofagii już dzisiaj wiemy, że jest niezwykle ważne na przykład w prewencji niektórych chorób. Wiemy też, że w chorobach nowotworowych autofagia jest zahamowana, czyli jakby nie ma tego recyklingu usuwania komórkowego. Czyli tu w ogóle polecam, naprawdę temat jest turbo ciekawy, o poczytaniu autofagii w kontekście, dlaczego ja na przykład też tak promuję IF-y i posty okresowe. No właśnie, bo chciałam się powiedzieć, że to nie znaczy, bo teraz to nie znaczy, że my radzimy, żeby ktoś nie jadł przez tygodnie. Absolutnie nie, to nie jest ogłodowanie, tylko tak naprawdę ten intermittent fasting, prawda, to już dużo daje. 16-godzinne posty, IF-y, 14 już tak, nawet i to badania na myszach i to niektórym niedowiarkom też powiem, że szereg jest badań na ludziach, na i ludziach, często też tak, na chociażby na Instagramie czy gdzieś. Jeżeli by ktoś chciał, to piszcie do nas. Tyle badań mam na temat jakby IF-ów i w ogóle postów przerywanych, ograniczania podaży kalorycznej czy restrykcji kalorycznych na to, jak aktywuje się, jak aktywują się geny związane z autofagią, czy jak aktywują się sirtuiny, inne takie białka związane z długowiecznością. Więc już same IF-y na pewno robią nam dobrze. Po prostu chodzi o to, żeby mieć świadomość, że my nie musimy, wbrew temu, co nam się wydaje, że nam burczy w brzuchu, bo to grelina z dna żołądka daje znak, to tak wcale nie jest. My nie musimy cały czas tego pokarmu spożywać i nie bójmy się czasami być głodni. I właśnie tutaj o to chodzi, że istnieje szereg badań, które pokazują, jak ta autofagia jest niesamowicie ważna dla dobrostanu i kiedy jest aktywowana, kiedy jest hamowana. Więc w ogóle temat rzeczy. Tak, nie? To jest temat druga, jak mówiłam, też odsyłam do tego podcastu, o którym mówiłam wcześniej. Natomiast przechodząc dalej tutaj, ta kwestia tej psychosomatyki, bo wkręciłaś się w to mocno i gdzieś tam mocno, zarówno też kontekst i stresu pewnie, ale też i kwestii medytacji tutaj od tej strony bardziej. No właśnie, bo to jak sama powiedziałaś, zaczęłaś już o tym mówić. Połączenie ciało i głowa, tutaj tego się nie da rozdzielić. W ogóle u mnie to się zaczęło, wiesz co, naprawdę też tak, to tak brzmi taki mit założycielski, że to u mnie, wiesz, tak jak wielcy założyciele wielkich firm zawsze mówią, że to się zaczęło od ich żony czy coś tam. Nie, u mnie było tak naprawdę, że ja trochę w tym
takie trochę się czułam jak chomik już po prostu, nie? Praca, dom, w ogóle wiesz, siłownia i dużo takich bodźców, które spowodowały, że zaczęłam czuć, że jestem już zestresowana, niedospana i moje ciało, jakby mój umysł, zmęczona głowa, daje mi bardzo mocno już znaki takie cielesne. Ja miałam zresztą, wiesz, epizod, kurczę, niespodziewanej choroby przed ślubem, nagle wylądowałam w szpitalu, wiesz, z zapaleniem obu nerek, nie wiadomo co się dzieje. Jakby okazało się, że tak, miałam bardzo też wysoki poziom kortyzolu, no szereg dysregulacji, a tak naprawdę dużo rzeczy działo się u mnie w głowie. I totalnie nie jest to żaden altmet i też jest szereg badań na to, które pokazują, jak mocno to, jaki mamy mindset w głowie, powoduje chociażby, jaką mamy odpowiedź układu odpornościowego, jak, no to jest, no to po prostu jest szereg badań, gdzie wiesz, studentom medycyny przed sesją uszkadzano jakieś, robiono mikroranki, czy uszkadzano podniebienie i wiesz, obserwowano, jak goją się pewne rany, kiedy, nie wiem, mają chill, a kiedy są przed sesją, czy po prostu jest szereg badań, głównie jeżeli chodzi o układ odpornościowy, ale badań, które wskazują, jak nasz układ nerwowy działa pod wpływem właśnie psychoasoma. No i tak wiesz, gdzieś tam się tym zajawiłam, to też jest temat rzeka. Głównie też z tego powodu, że no kocham neuro, nie? Jakby wiesz, z tego wykształcenia neurobiologicznego powiedzmy, dobra, znam budowę mózgu, rozumiem jak tam mniej więcej, bo to też jest temat chyba nie do ogarnięcia, działają neuroprzekaźniki. To zaczęłam sobie tak myśleć, jak to połączyć, żeby, wiesz, rozumieć pewne rzeczy, które się dzieją w nas niewytłumaczalnie. Znaczy, ja nie mówię tutaj o jakimś znachorstwie, ale powiedzmy, że pewne osoby zapadają na jakieś choroby częściej, inne rzadziej. Jak to wszystko, chociażby reakcja stresowa, czy epigenetyka, czyli to, co się dzieje w trakcie naszego życia, może modulować nam geny euchromatyny i heterochromatyny w taki sposób, że dochodzi do ekspresji pewnych genów, pewnych nie, nie ma zmiłuj. Mhm. Mamy, wiesz, bliźniaki jednojajowe, jeden z dzieciaczków jest jakoś tam szykanowany, prześladowany w czasie dzieciństwa, drugi nie. I ci bliźniacy mają zupełnie inną odpowiedź na stres. Okazuje się, że mają, nie wiem, zmetylowane pewne rejony w DNA, które powodują, że zupełnie inaczej reagują na stres. Mają chronicznie podwyższony kortyzol i tutaj gdzieś z Sapolskiego mam, dlaczego zęby nie mają rządu. Cudowna książka. Cudowna książka, odsyłam też wszystkie osoby tak popnaukowo, fajnie pisane, psychosomatycznie. I gdzieś to wszystko mi otworzyło, wiesz, zaczęło otwierać. W ogóle to tak fajnie, ostatnio z moim mężem patrzyliśmy na tą moją półkę z książkami, jak to cudownie, wiesz, ewoluowało tutaj. Genetyka molekularna, biochemia Harpera, a tu już zaczyna się, wiesz, jakieś tam takie bardziej, jak mniej myśleć, program zmiany życia, dlaczego śpimy, mózg, zachowanie. Chodzi o taką ewolucję, wiesz, myślenia od takiego stricte labu i po prostu pipety, porozumienie tego, jak to wszystko przekłada się na działanie umysłu. I moje studia na SWPS zaczęły się dopiero niedawno, a ja już jestem po prostu pełna, wiesz, pełna, mam głowę pełną przemyśleń, chcę o tym mówić, chcę o tym pisać. Chciałabym bardzo robić w przyszłości też jakieś takie badania połączone z MRI-em, żeby na przykład zbadać, jak medytacja, czy treningi mindfulnessowe, czy takie elementy uważności wpływają, a już wiemy, że skany mózgów pokazują, że niesamowite zmiany dzieją się w naszej głowie. Jak to wpływa na w ogóle na fizjologiczne i takie biochemiczne zmiany w głowie. Więc to jest coś, co mnie strasznie, strasznie zajawiło i przyznam, że mam takie swoje własne case study i próbuję bardzo na sobie. Zaczęłam mocno iść w tą stronę, nie? Jakby i jeżeli chodzi o takie elementy duchowe, to tak jak mówię, medytacja czy treningi uważności i staram się to, wiesz, bardzo mocno wdrażać w życie. Ja tak mało zrobię, dygresję, nie dygresję, bo czasem ubolewam, że takie to dużo naukowo wiemy, co tam daje medytacja, czyli joga też dla ciała, powiedzmy, ale to jest mocno kojarzone, powiedzmy, no, z filozofią, z buddyzmem. I z tego, co ja się już niejednokrotnie spotkałam, miałam bardzo dobrą znajomą, która chorowała na Hashimoto, ale była bardzo wierzącą chrześcijanką. I ona jakby nie chciała słuchać o jodze, o medytacji, bo powiedziała, że to dla niej jest za bardzo w tamtą stronę. Natomiast bardzo bym chciała, żeby to można było tak komunikować, że niezależnie jakiej jesteś religii, ty nie porzucasz swojej religii, kiedy wyłączysz tą, chociaż podobno jest tak, modlitwa jest podobną formą jak medytacja chyba. Możesz sobie to nazwać wiesz czymkolwiek, nie? Tak, ale chodzi mi o ten moment, że ta medytacja tak naprawdę taki moment wyłączenia i oddychania mózgu, prawda? Tak. Znaczy wiesz, fajnie bardzo, że o tym mówisz, bo rzeczywiście ktoś może medytację wiązać. Ja jakby, wiesz, tak, jakby praktykuję buddyzm, więc dla mnie to jest, w ogóle odkąd znalazłam jakby tą ścieżkę, to no jestem po prostu bardzo szczęśliwszym, powiedzmy, człowiekiem i czuję, że znalazłam jakby takie coś swojego, co naprawdę chcę pielęgnować i w jakiś tam sposób wiążę to z medytacją, ale abstrahując od tego, bo zanim jakby weszłam w te doktryny takie bardziej religijne, no medytacja nie musi absolutnie być związana z żadną doktryną religijną. Może być, buddyzm też mówi się, że czy to jest religia, czy to jest filozofia. Chodzi o to, żeby
znaleźć w sobie ten moment i w ogóle tą umiejętność, który ma każdy z nas, po prostu na moment odłączenia się od umysłu, od tego, wiesz, chochlika, plastusia, który tu ci siedzi i cały czas coś mówi, bo zwróćmy uwagę, że my przecież cały czas do siebie mówimy, mamy cały czas takiego narratora, który powoduje, że twój mózg, twoje neurony, twoje sieci neuronalne nigdy nie odpoczywają i tak naprawdę ciężko jest mieć dystans do teraźniejszości, ciężko jest podejmować rozsądne decyzje, bo my albo myślimy o tym, co było przed chwilą, albo o tym, co mnie jutro spotka w pracy, tak. A tak naprawdę ważne, żeby skupiać się na tym, co jest teraz i naprawdę, ja zaczynałam od 5-10 minut, kiedy siadałam i miałam 30 sekund może, że nie myślałam, mówię, Boże, jaki sukces. Po prostu nie myśleć o niczym, nawet jeżeli pojawia Ci się myśl, to ją po prostu nie nazywasz, puszczasz ją sobie i starasz się na tym nie zatrzymywać. I nawet jeżeli nam się wydaje, że i tak myślałam o tym, co kupię zaraz w Biedronce, co ugotuję, to i tak to siadanie i to ćwiczenie się w tym, żeby ta głowa odpoczęła, bo naprawdę, ta głowa gdzieś tam w środku krzyczy, przestań cały czas myśleć. No efekty medytacji, które nie są powiązane z żadną doktryną religijną, są po prostu niesamowite. Takie, które, nie wiem, człowiekowi po prostu, ludzi proszono, żeby skupiali się na danej czynności. Czyli jeżeli, nie wiem, coś robisz, cerujesz, czy skupiasz się, robisz na drutach, to to po prostu robisz. I to już jest medytacja. To może być siadanie na zafu, na poduszce i, wiesz, zamykanie oczu, łapanie, chwytanie palców w mudrę. Może tak być. Ale możesz po prostu też, nie wiem, liczyć sobie oddechy. Jest szereg praktyk takich, wiesz, mindfulnessowych. Są też jakby nie wypowiadam się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli to komuś pomaga, to super. Są aplikacje też do medytacji, nawet dla takich osób, które w ogóle chcą zacząć. Turbo zachęcam do tego. I warto pamiętać, że to w żaden sposób, jeżeli ktoś... Ja absolutnie szanuję wszystkie wyznania. Jeżeli ktoś, wiesz, jest chrześcijaninem, czy jakby wierzy w jakąkolwiek inną, jest wyznawcą jakiejkolwiek innej religii, to absolutnie nie musi się z tym wiązać. Tak samo yoga. Yoga jest rzeczywiście związana z medytacją, jest też w jakimś stopniu związana z buddyzmem. Tutaj chodzi o to, żeby skupiać się na ciele, skupiać się na oddechu. Ja osobiście byłam na hatha jodze, na winiasie i przyznam, że dla mnie, dla człowieka, mówię, no po prostu, wiesz, sfiksowanej na crossfit wcześniej, gdzie dla mnie pilates to była jakaś totalna nuda. Myślałam, że ja tam umrę. Jak poszłam na kilka zajęć z jogi, to dopiero zrozumiałam, jak dużo to robi, jak ja wracam do domu. Jakie to jest trudniejsze od crossfitu, tak, nie? Tak, to jest trudniejsze od tych, wiesz, 40 trasterów w 20 sekund, tak. Nie? Więc naprawdę warto wiedzieć, że to jest jakby element, to jest narzędzie, które masz zawsze pod... To jest tak jak bieganie, ubierasz buty, wychodzisz. Tak. Tak samo siadasz pod ścianą i starasz się na moment wyłączyć po prostu. Super badanie czytałam i pisałam gdzieś o tym chyba na sposoby na stres na blogu Muscle Zone'owym, o białku REST, czyli o takim białku, które, jak sama nazwa mówi, REST. U osób z chorobą Alzheimera też to białko jest obniżone, a to jest białko, które jakby związane jest z tym, że jego poziom maleje, kiedy mamy hiperaktywne neurony. Mówi się, że fajnie, że nasz mózg używamy i w ogóle i habituacja jest zła i potrzebne są nam bodźce, ale serio, ten overthinking i to takie ciągłe bodźcowanie mózgu nie jest dobre. Dokładnie, Daria, już się idealnie, więc absolutnie zachęcam nawet do spróbowania medytacji. Poczytania sobie jest mnóstwo teraz, wiesz, warsztatów. Na SWPS-ie jest taki fajny kanał na Spotify w ogóle, Strefa Psyche SWPS-u. Jest tak, cudowne. Jest kilka cudownych podcastów. Dr Paweł Holas, którego po prostu strasznie lubię słuchać, mówi o mindfulnessie. Dla niedowiarków przytacza mnóstwo badań z PubMedu, które jakby mówią o tym, co się dzieje w naszej głowie. Jak to chociażby wpływa, wiesz, na układ limbiczny, czyli na nasze emocje, czy jak to wpływa na limfocyty CD4, na odpowiedź układu odpornościowego. Szereg badań przytacza, które wskazują, jak to jest w ogóle, ja myślę, że w ogóle medykament, wiesz, dzisiejszych czasów teraz, nie? Szczególnie dla zabieganych i dla tych wszystkich takich... To jest trudne, to jest bardzo trudne, mam wrażenie i właśnie, jak powiedziałaś, nawet te aplikacje, chociaż no wiadomo, to jest dalej kwestia tego ale otaczania jeżeli się. Jeżeli to Ci ma pomóc, to ale absolutnie, właśnie, jeżeli to Ci ma odliczyć czas, czy jakkolwiek Cię zachęcić, bo wiem, że są osoby, które na przykład lubią sobie włączyć z YouTube'a jakiś tam głos, który jest w tle, czy jakąś tam muzykę, absolutnie, jeśli to, i mówię, jeśli to będzie nawet 5 minut, dla mnie to był nawet wyczyn, wiesz, te 10 minut, teraz rzeczywiście mieliśmy z mężem taką rutynę, że codziennie staraliśmy się na te 30 minut usiąść. Nawet jak, nie wiem, ja miałam taki flow, że byłam, wiesz, jakoś super pobudzona, tu gorąco, tu coś musimy wychodzić. Wyłącz się na moment. Jesteś w stanie naprawdę nacisnąć ten off. Bo trzeba wiedzieć, że jakby i umysł jest w tobie, ale ty możesz się od tego odłączyć, możesz stanąć obok po prostu, nie? I dużo mówi o tym buddyzm tak naprawdę, ale nawet jeśli ktoś nie chce zgłębiać tych doktryn, to naprawdę warto sobie uzmysłowić, że ty nie jesteś swoim umysłem. To znaczy, że możesz się wyłączyć na moment. Nawet jak się nam wydaje kompletnie, że tak nie jest. I zawsze jest efekt taki, że podejmiemy lepszą decyzję,
czy po prostu to, jak spada kortyzol i te wszystkie markery, wiesz, czy jak rośnie dihydroepiandrosteron, który jest nam potrzebny do wytwarzania hormonów, to w ogóle już jest turbo zajawka i też polecam, nie? Jak długo medytujesz? Wiesz co, od myślę marca zeszłego roku, więc zaraz będzie prawie rok. rok. I jakie widzisz zmiany od tamtego momentu, takie właśnie mentalne? Wiesz co, znaczy Daria, może każde w zawsze zasadzie. będę chaosem i myślę, że to już jest mój temperament, Ty, że tak, mam na 100 pewno. myśli, wiesz, ale przede wszystkim jakąś taką większą świadomość podejmowanych decyzji, czyli biorę bardziej na chłodno, nie jestem taka ad hoc, wiesz, po prostu też, jeżeli coś się dzieje nie do końca dobrego dla mnie, to jakoś tak łatwiej jest mi to zaakceptować. To też myślę, że to są jakby pokłosie i efekty, no, buddyzmu też jakby dla mnie, ale chodzi o to, że daje mi to taki większy dystans do moich emocji, to też może trochę psychosomatyka, wiesz, ciężko jest mi stwierdzić, co daje mi ten konkretny element, dużo rzeczy u mnie się zmieniło. Ale mówię, łapanie dystansu do samej siebie, jakby ochłonięcie z emocji, nazywanie tych emocji bardziej niż wcześniej. I wiesz co, ja się też lepiej czuję fizycznie. Ja czuję mniej jakichś takich spięć, ja czuję się taka bardziej zrelaksowana. Ja po medytacji jakoś tak mniej mi się chce mówić, co jest w ogóle, wiesz, kosmosem, żeby mi się chciało mniej mówić. Naprawdę, no tylko na lepsze widzę zmiany, nie? Ekstra, no to jest na pewno motywujące bardzo, bardzo Nawet te 5 minut i jeśli ktoś nie ma, albo bolą go kolana, czy po prostu źle mu, nie wiem, otwierać biodra, to, wiesz, ciężko mu usiąść, czy tam, to nie musi być lotos, czy to możesz po prostu usiąść po turecku. I Ale oddychać, nawet, nie? Dokładnie, skupiać się na tej jednej czynności, którą robisz. Jeżeli jesz, to jesz. Jeżeli jesz, to nie jesz z telefonem i No, wiesz, z czymś tam. królowanie. I jestem też pewna, że jeżeli człowiek zjada świadomie, to zjada wolniej, dłużej się syci, być może też zjada mniej, bo zjada jakby, wiesz, nie zjada nieświadomie którejś tam kanapki, bo nawet tego nie rejestruje. Ten slow, taki dzisiaj już trochę sloganowo brzmiący, ale naprawdę ja myślę, że to jest w ogóle, wiesz, remedium na teraz. No tak, To całe dokładnie. przebodźcowanie i to wszystko, więc polecam wszystkim tym, którzy do mnie na przykład zgłaszają się o konkretne nootropiki, bo wiesz, siedzę gdzieś tam i rozkminiam te związki na mózg, czy adaptogeny. Jak najbardziej, uważam, że fajnie, adaptogeny są super, korzystajmy z tych wszystkich dobrodziejstw, ale najpierw ja bym zaczęła od tego, co mogę zmienić w takim swoim codziennym obyciu. A może się bardziej wyspać, a może właśnie pomedytować, a może zmienić totalnie, wiesz, swoje podwórko, a później sięgnąć po jakieś No to tam jest suple, nie? najtrudniejsze, łatwiej jest, wiesz, Tak, łyknąć, nie? oczywiście, ale to i tak nie zadziała, No, no, jeśli nie no. zmienisz, wiesz, jakichś tam fundamentów u siebie, nie? No właśnie, to i tak nie zadziała. To jest No. dobra puenta. Wracając do twojego tutaj, tak jak powiedziałaś, tak będziesz dużo robić, bo masz taki temperament. Współtworzysz bardzo fajny projekt ze swoim mężem, Kraft. Powiedz coś więcej Tak, na ten znaczy temat, bo to jest... współtworzę, jakby jestem takim, jak mówię, partnerem w działaniu całego teamu, bo Kraft tak naprawdę to jest rzeczywiście dziecko Maćka i Maliki, jak to brzmi. Maciek, tak, mój mąż z naszą taką przyjaciółką, z Maćka wspólniczką Maliką, kiedyś tam zdecydowali się, że chcą zrobić taką platformę, inicjatywę dla tego, co się dzieje w Polsce dzisiaj. Super fajnego, o czym tak jak naprawdę może nie wszyscy wiedzą, czyli to, że chcemy pokazać ludzi, którzy robią rzemieślnicze produkty w takim duchu slow, trochę bardziej mody zrównoważonej, trochę tego wszystkiego, z czym tak naprawdę powinniśmy moim zdaniem bardziej się, wiesz, zaprzyjaźnić, szczególnie w dobie tego, co teraz się dzieje, nie? Czyli trochę więcej zwrócić uwagę na ekologię, tak jak właśnie mówię, na zrównoważone życie, na produkty lepszej jakości, czyli to wszystko, co tak naprawdę tworzone jest z sercem, ale tak naprawdę też z dobrem dla, wiesz, całego środowiska. Dużo by gadać w ogóle o krafcie, ale staramy się po prostu przekazywać ludziom treści, pokazywać fajnych twórców, dawać też platformę dla tych twórców, żeby się pokazali. Też działamy jako wydawnictwo, które jakby osób, które, nie wiem, chciałyby wydać fajny album fotograficzny, czy pokazać po prostu w sieci swoje rzeczy. Więc jakby Kraft, tak, to jest coś, co totalnie jest dla mnie super zajawą, bo mam okazję tam trochę pisać, teraz do drugiego numeru też będę pisała artykuł. Ostatnio pisałam trochę o naturoterapii dla głowy, dla ciała. Zupełnie, wiesz, odskocznie od moich neurorzeczy, więc to jest super. I strasznie się cieszę, że w Polsce takie rzeczy się dzieją, że ludzie chcą o tym czytać, ludzie chcą do nas pisać, ludzie chcą z nami współpracować. Więc jakby zachęcam. Kraft jest w Empikach, no jest właśnie. w InMedio, w Relayu, jakby w takich jakichś fajnych klubokawiarniach, księgarniach, więc staramy się dotrzeć. Polecamy wspierać, bo tak naprawdę to jest fajna inicjatywa, prawda? Bardzo mocno stawiamy na jakby też wizualne aspekty, bo papier jest turbo ważny tam dla nas, to wszystko jest tak naprawdę, wiesz, staramy się wydawać to w takiej naprawdę bardzo wysokiej jakości, bo jednak ja mam Kindle, e-booki, książki, smartfony, ale ja kocham papier, kocham zapach papieru Ja i uważam, też. że to nigdy nie umrze.
I też fotograficznie bardzo chcemy, żeby to estetycznie dobrze wyglądało, więc tak naprawdę taka trochę książka, to jest, jesteśmy kwartalnikiem. No więc craft i te wszystkie takie działania, wiesz, pozanaukowe, które są dla mnie po prostu super rozwijające. Oprócz tego strasznie się zajaraliśmy jakiś czas temu Japonią i zapisałam się na japoński, więc po prostu trochę też kaligrafia mi się jakoś tak podobała wcześniej w kontekście może właśnie mindfulnessu, odcięcia totalnie wiesz, od wzorów chemicznych, więc pomyślałam, że bardzo chciałabym ten japoński zgłębić. Gdzieś tam nam się z tyłu głowy pojawia myśl, że może byśmy wyjechali na trochę do tej Japonii, zobaczymy. Natomiast z takich najbliższych planów, gdzie wydaje mi się, że się spełnia tak trochę jako edukator, człowiek, który dużo mi się strasznie chce ostatnio mówić, głównie o przez to chyba, że jestem na tych studiach z psychosomatyki, przez to, że jakby trochę mi się moje predykcje sprawdzają, o tym sam sobie wcześniej myślałam, że właśnie dieta, mózg, widzę, że teraz ludzie trochę chcą o tym słuchać, więc tak sobie myślę, że w przyszłości nie najdalszej, myślę, że dosyć bliski chciałabym mieć po prostu swój kanał podcastowy, w którym tak po prostu Podgórska, co sobie tam wymyślę, to sobie pogadam. Czy to recenzje jakichś fajnych książek, które wydają mi się interesujące, czy jakieś badanie, które chciałabym zgłębić, wytłumaczyć ludziom. Parę osób też do mnie pisało, wiesz, o korki z neuro. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, więc pomyślałam, że na tym kanale trochę bym, wiesz, po ludzku ludziom jakbyś tam przenikała, czy to neurobiologię, czy to jakieś aspekty biochemiczne. Wszystkie te elementy, które w sumie jarają mnie teraz. Nie byłam na przykład w Wietnamie, to mogę opowiedzieć, jak zorganizować backpackerską wyprawę i wiesz, i mindfulnessowo sobie trochę głowę oczyścić, czy chociażby o tym, jak co się dzieje w głowie pod wpływem pewnych elementów. Więc to tak chyba na najbliższy czas. Świetnie, mi się bardzo wydaje, czekam, aż będę mogła wrzucić informacje. Mam nadzieję, że ogarnę, jak to się wszystko robi i wiesz, techniczne sprawy, ale myślę, że tak, że to będzie dla mnie coś, co totalnie bez musu, a będę mogła jakoś tam się intelektualnie może wyżyć. Ja myślę, że to będzie duża wartość dodana do naszej tej branży okołozdrowotnej, no bo nie chcę nazywać branżą dietetyczną, bo uważam, że ciężko być samym dietetykiem w naszych czasach, bo wiesz, dieta co, to jest za mało. Ja szanuję, wiesz, są tacy dietetycy, których, nie wiem, chociażby nasza wspólna znajoma Emilia, pozdrawiam Cię, dla mnie na przykład Emilia Cesarek czy Paula Ichnatowicz, tak. To są osoby, które są... Ale to nie są osoby, które mówią tylko o diecie, o to mi chodzi, nie? Tak, że oczywiście, to nie wszystko da się jest być wokoło, dietetykiem, ale to są, tylko. Tak, to są dietetyczki, które dla mnie po prostu jest level, które wiesz... biorą pod uwagę tak, wiele rzeczy. Dokładnie, ale jakby to są dietetyczki, które jakby mega są w to, wiesz, skupione na tym, co robią i dla mnie, że ja wiem, że ja mam jakiś problem, to ja wiem, że zawsze uzyskam odpowiedź, tak. Nie? Mhm. A dużo pojawiło się, mówię o tym dlatego, że dziewczyny są dla mnie turbo dobre w tym, co robią, a dużo ostatnio widzę, pojawia się... Dietetyków jest, wiesz, tylu, co żabek u mnie na osiedlu ostatnio i jakby super, Tak, fajnie, tak. Bo widocznie to też jest problem naszych czasów, że tych dietetyków ma przybywać, tylko jakby ja i tak, wydaje mi się, że skierowałabym się do osoby, która jest dla mnie super rzetelna, więc wydaje mi się, że to, o czym ja bym chciała mówić, absolutnie, wiesz, jakby miejsce jest dla wszystkich, są kanały, które są super, Magda Hajkiewicz, dla mnie, wiesz, psychodietetyka, od razu mi się Magda Hajkiewicz Tak, gdzieś tam pojawia, tak. nie? Tadeusz Sowiński, jak myślę sobie o rozkminach takich bardzo mocno ugruntowanych dietetycznie, byłam na kilku szkoleniach, uwielbiam szkolenia na przykład Tadeusza Sowińskiego, natomiast tutaj sobie myślę, że jest jakieś miejsce, które może ja bym mogła wykorzystać na tą przestrzeń, żeby trochę to, tak jak mówię, neuro, wiesz, Oczywiście, okiełznać, właśnie chodzi nie? mi o to, że taka cegiełka właśnie tutaj w tej branży około dietetycznej, czyli zarówno dietetyka, jak i właśnie te elementy, o których wymieniłaś przed chwilą, bardzo fajnych specjalistów. I to jest właśnie świetne i myślę, że i tutaj... fajnie, żebyśmy się uczyli od siebie Oczywiście, nawzajem, że nie? tak. Ja na przykład, mimo że już, kurczę, jestem stara, powiedzmy już po tych studiach i w ogóle cały czas chce mi się uczyć, wiesz. Jak widzę jakieś szkolenie, to od razu mi się chce iść na to szkolenie. Już może powinnam odpuścić, ale zawsze chętnie i Zawsze, zawsze wiesz. się fajnie wymieniać wiedzą. Ja sama czas niejednokrotnie, jak mam osobę, która wymaga dużo większej uwagi w kontekście dietetyki klinicznej, nie mam problemu z tym, że napiszę do któregoś ze znajomych, kto bardziej siedzi właśnie, czy w jelitach, czy bardziej w jakimś tam keto klinicznym, czy coś. Bo to uważam jest super, no nie jesteśmy w stanie być absolutnie, specjalistami ze tak. wszystkiego, nie? Więc... Ja zrobiłam podyplomowe studia dietetyki sportowej dla swojej potrzeby, wtedy jak jeszcze byłam totalnie sfiksowana na siłkę. Dalej trenuję, ale powiedzmy już wiesz, lżej. Lżej. I powiedzmy, że no, mam jakąś tam wiedzę z tej dietetyki sportowej, ale zawsze bym się do Dorotki naszej, Dorotka pozdrawiamy, tak Dorotki jest, Traczek, Dorota bym się, Traczek. wiesz, udała po rozpisanie diety, mimo że wiem jak działa beta-alanina, wiem jak coś suplementować, ale Dorota jest dla mnie sztosem, jeśli chodzi o dietetykę Bo kwestia sportową, praktyki, nie? nie? Jeżeli ona Tak. przeprowadziła x sportowców, no Dokładnie. to gdzieś tam w Nigdy nie nauczysz praktyce... się w podręczniku Dokładnie. Tego, tak samo jak ja dopiero teraz, na przykład będąc na SWPS-ie, czy pracując wcześniej na doktoracie z pacjentami neuro, w życiu by mi żadna nauka nie dała tego, co wiesz, jakby jakaś tam praktyka, nie? Więc myślę, że fajnie by było w ogóle, tak sobie tak jeszcze na koniec bym dodała, o taki
wiesz co, wzajemny szacunek tych wszystkich ludzi, którzy chcą w Polsce głosić jakieś prawdy żywieniowe, naukowe, jakiekolwiek. Mhm. Nie wszyscy się musimy zgadzać, czy BCA na przykład to działa, czy nie działa. Super jest się nie zgadzać, nie? Tak, ale fajnie, żebyśmy, wiesz, nie cisnęli sobie nawzajem na forach, bo ja przyznam, że jestem osobą, która raczej mało się udziela. Nawet jak widzę jakieś tematy stricte neuro i totalne bzdury, moim zdaniem, ktoś pisze, nie chce mi się. Miałam parę razy sytuację, kiedy coś napisałam, zostałam jakoś tak zhejtowana bez sensu totalnie. Wydaje mi się, że czasem pewnie ludzie po prostu niepotrzebnie reagują. To jest jakaś hiperreaktywność danych osób. I wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy wszyscy się wspierali nawzajem, żeby ostatecznie temu człowiekowi, który chce Cię słuchać, chce Cię czytać, jakkolwiek chce coś od Ciebie uzyskać, to żeby wiedział, że to wszystko jest wiarygodne i ci ludzie nawzajem też się wspierają jakoś. Tak, tam, nie? Oczywiście, że tak. Biologia jest tak różna i te wszystkie elementy, i dietetyka, przecież codziennie mamy milion nowych badań, że nie można powiedzieć, że dzisiaj coś jest czarne, dzisiaj coś jest białe. Kiedyś, wiesz, wszyscy cisnęli na kreatynę, monohydrat, nie stosujmy, puchniemy, zbiera wodę, ogłupia. A dzisiaj wiemy, że kreatyna cudownie działa na mózg, nie wiem, działa na, wiesz, neuroprzekaźniki pobudzające, nie? To tak abstrahując, ale konkluzja jest taka, że po prostu, wiesz, spokój i w ogóle jakaś taka harmonia i ludzie powinni się po prostu szanować w tym wszystkim, co robią, tak mi się wydaje, już w ogóle płynnie przyszliśmy znaczy, do, piękna puenta, ja o tym w kilku poprzednich podcastach też właśnie gdzieś tam mówiłam, no to już tak sobie już obiecałam, że już więcej, żebym nie poruszała ja tego tematu, bo mówię, wychodzę na jakąś po prostu osobę, która cały czas mówi o tej branży, natomiast właśnie mi na tym zależy, więc jakby powiedziałaś, wiesz, że ja sobie... jestem trochę z boku, tak jakby ja jestem z boku tej branży, ja sobie tam, wiesz, działam za swoje, ale widzę mniej więcej jakby, że to pole jest nie zawsze takie, że ludzie mogą się wypowiedzieć. Tak, ale wiesz, jakby sama pamiętasz, że pisałam nawet taki post, który bardzo lubię i który, o którym też rozmawialiśmy przez chwilę, na temat tego, weźmy kilka osób z tytułem doktoratu, nie? Obok siebie postawmy. I one mają różne zdanie, bo w różnych nurtach, tak, wiesz, są. I ty masz ogromną wiedzę na temat neuro, ale ktoś ma dużo płytszą tą wiedzę, ale ma na temat czegoś innego. Oczywiście. I powiedzmy to sobie i w ogóle nie ciśnijmy. Porozmawiajmy o tym, że ty zrobiłaś błąd w tym, ale ty masz już super wiedzę w tym, bo ja w tym nie mam, a nie od razu, wiesz. Bo o co chodzi? Ja mam ogromny problem z tymi stronami, które sarkastycznie nominują ludzi do jakichś tam, nie wiadomo, złych, wiesz, informacji. W sensie, że ludzie robią błędy, a potem się okazuje, rozmawiam z innymi osobami, które też mają tytuł doktoratów i się okazuje, że te jakieś nominacje do tych różnych rzeczy. Tytuł doktoratu, jakby, wiesz, ja to mówię ze swojego podwórka, fajnie, cieszę się, zrobiłam doktorat, to było 11 lat nauki, super, ale wiesz, jakby, jeśli byłaby osoba, mamy osobę, która siedzi w neuro, jakby ileś tam lat, przykład ode mnie z labu, była pani Tereska, którą serdecznie pozdrawiam, to była pani, która nie miała nawet magistra czy czegokolwiek, to była starsza pani, która robiła tak preparaty histologiczne z mózgu, że żaden profesor by ich tak nie zrobił. A to była kobieta, którą po prostu zjadła lata praktyki. Ona nie miała żadnego doktoratu, ale potrafiła mi opowiedzieć skład każdego buforu na pamięć, wiedziała ile ma siedzieć w aldehydzie, ile w czymś i nikt nie robił tak preparatów mikroskopowych niż na przykład tak w stosunku jak robiłam je ja czy moja koleżanka świeżo po doktoracie. I tak samo jest, wiesz, doktorat fajnie, masz tytuł, co może wskazywać, że wyedukowałeś się, ale absolutnie to nie zobowiązuje do tego, że możesz cisnąć ludziom, którzy nie mają tego doktoratu, bo ktoś może mieć turbo wiedzę, bo siedzi całe życie w jelitach i będzie mądrzejszy niż ty, człowieku, który masz doktorat. I chodziło mi też o kwestię, to jest raz co mówisz, ale dwa, taka kwestia wyciągania z kontekstu często, bo potem się okazuje, rzecz, na którą ja bardzo na przykład ubolewam, czyli Maurich, który, okej, no każdy z nas gdzieś tam kiedyś mówił różne kontrowersyjne rzeczy, ale ta kwestia, która wyszła z autyzmem. Ja wiem, jak to rozmawiałyśmy było, o tym, rozmawiałyśmy, nie? Że o tym. Dla mnie to było straszne piętnowanie jego. Ale o co chodzi, jakby ja potem słuchałam, jak on to na spokojnie w podcaście wyjaśniał, co z tą swoją dietetyczką zrobili i jak ci rodzice bardzo faktycznie byli wdzięczni, bo oni, o co chodziło, znaleźli polimorfizmy genetyczne gdzieś tam, które trafili suplementami na usuwanie jakichś tam różnych rzeczy, zaburzeń i to dziecko po prostu zaczęło lepiej funkcjonować. A że on powiedział jakby skrót myślowy, oni go wyciągnęli, powiedzieli, że okej, to była bzdura, ale jako skrót myślowy. Ale dlaczego oczywiście, nikt nie weźmie tego kontekstu, tylko od razu go skrytykuje i on miał bardzo duże problemy później. Daria, rozmawiałyśmy o tym i jakby ja tutaj też, nie wiem, pewnie wystawiam się teraz na świecznik i jakby zachęcam tutaj wszystkich, bo jakby dla mnie krytyka, wiesz, też jest budująca. Ale ja się zgadzam. Konstruktywna krytyka, dyskusja, nie? Tak, ale chodzi o to, że po pierwsze wyjmowanie z kontekstu jest to coś strasznego, po drugie on powiedział prawdziwą rzecz tak naprawdę, bo są i też zachęcam wszystkich wojowników PubMedu, badania, które wskazują, że pewnymi elementami dietetycznymi można obniżyć jakby i objawowo zmieniają się to na korzyść w kontekście autyzmu. Tak samo w diecie, w mukowiscydozie mam przypadki bardzo z bliskiego podwórka znajomych, którzy naprawdę dietą zmniejszyli tak ilości śluzu i w ogóle stanu zapalnego i jakby zdarzeń, które są spowodowane bakteriami poprzez dietę w mukowiscydozie, że absolutnie bym, no nie można po prostu tak, wiesz, robić. Chodzi o to, żeby po prostu z wszystkiego wyjmować kontekst. Tak. I szacunek to, co powiedziałeś. Szacunek. Jeżeli nawet się nie zgadzamy, to ktoś może powiedzieć, ej, słuchaj,
mówisz nie do końca prawdziwie, być może sprawdźmy to, jakie masz dowody, pokaż mi, nie wiem, ja to zawsze potrzebuję, niestety, szkiełko i oko, ja potrzebuję też cyferek i słupków, mimo że wiesz, holistycznie staram się pojmować świat, to jednak dla mnie liczby mają znaczenie. Jeżeli on ma jakieś wyniki, czy ci rodzice byli na badaniach, które wykazały, że super mocno jakieś objawy się zmniejszyły, jest dużo korzyści, jeżeli chodzi o to, jak dzieciak się czuje, dziecko, to no nie ma dla mnie dwóch zdań. Znaczy, wiesz, wiesz, kwestia, jakby ja się nie znam zupełnie na autyzmie, znaczy na autyzmie tyle, co gdzieś tam czasem czytam. I tylko chcę tutaj, jakby tu tak już kończąc tą myśl, bo to jest spektrum, jakby to nie jest tak, że to jest choroba, nie? Jakby to jest spektrum. I ile gdzieś tam, już odchodząc od autyzmu, bo już nie chcę, bo tutaj wchodzimy na bardzo grząski temat, ale chodzi mi o to, że ilokrotnie jakieś zaburzenia tego typu się właśnie okazywało, że to były po prostu zaburzenia jakieś metaboliczne, niezdiagnozowane, nie? Jakby mówię, ja zupełnie tutaj nie chcę wchodzić głęboko, bo się nie znam na tym temacie, ale do takich doniesień docierałam jakby. I teraz pytanie, czy możemy zero-jedynkowo tu powiedzieć, że wiesz, jakby to coś tam zero-jedynkowo absolutnie nie powinniśmy w ten sposób reagować, wydaje mi się, na to, co powiedział, Kuba Maurycz i jakby tym bym zamknęła. Wiesz co, bo mnie to w jakiś sposób też, jakby ja jestem człowiekiem, nie wiem, może mam jakiś polimorfizm, ale mam turbo empatię i zawsze sobie tak myślę, co by było, gdyby mnie ktoś tak, powiedzmy, ileś tam lat pracowałam na jakiś tam swój dorobek naukowy, nie wiem, w jakimś tam środowisku mogę być poważana, w jakimś mniej, jakkolwiek. Nie dbam też o to, bo jakby wiem, co głoszę i w to wierzę. I w kilka minut jedna osoba potrafi tak naprawdę i karierę naukową, i w ogóle jakieś takie, wiesz, poczucie sensu tego, co robimy, człowieka, wiesz, zrównać po prostu z ziemią. Wydaje mi się to bardzo nie fair, a niestety obserwuję to bardzo mocno u nas i mam nadzieję, że to się zmieni, że niektórzy dorosną, bo też dużo mamy takich młodych osób gdzieś tam, które głoszą jakieś tam prawdy, a jednak no bo wiesz, lata praktyki robią swoje, nie? Sarkazm się najlepiej wybija, oczywiście. Ja sama pamiętam lata temu jeszcze z fanpage ex fitnesskę na roślinach, czyli fitnesskę na roślinach, budowałam na właśnie sarkazmie i na takim krytykowaniu trochę nawet innych postaw. I każdy gdzieś tam z nas był w różnych momentach, z których nie jest dumny. Ja też nie jestem dumna z niektórych rzeczy, że mówiłam o witarianizmie, nie jestem z tego absolutnie dumna, czy z kilku innych rzeczy. Ale przeszłaś jakąś drogę. Ale to zbudowało moje doświadczenie i jakby nie zaszkodziłam nikomu na tego stopnia, żeby coś się poważyło, bo to nie było, że ja głosiłam, żeby ktoś sobie dożylnie, nie wiem, coś wstrzykiwał. Tylko to były, powiedzmy, gdzieś tam delikatne tematy. Mówię, no nie jestem z nich dumna. Ale gdybym gdzieś tam nie dyskutowała z innymi ludźmi, nie była otwarta na innych ludzi, to bym teraz nie wiedziała, co jest, co już warto jednak wycofać, a w co warto iść, nie? Więc jakby, no właśnie, no podsumowując tutaj, super byłoby z szacunku i mniej wyciągania z kontekstu, a więcej słuchania się drugiego człowieka, bo właśnie dlaczego ja poruszam te tematy, nie? I dlaczego to mi zależy? Tak jak ty powiedziałaś, że ja sobie teraz myślę też o tym drugim człowieku, no kurczę, nie? Jakby, tak, podobny przypadek był też, już też nie chcę tutaj mówić, ale był przypadek z jedną też taką znaną, powiedzmy mi, dietetyczką, panią doktor, którą wiesz, w kilka sekund parę postów na Facebooku powoduje, że taka osoba po prostu ma jakieś tam załamanie i wydaje mi się, że nie warto i no bądźmy zwłaszcza, dla że siebie... ludzie nie dotrą do źródła. No, tak, bądźmy dla siebie dobrzy, jakby po co mamy komuś, wiesz, w mojej głowie to jest w ogóle jakiś absurd, nie? Ja uważam, że jeżeli ty będziesz dobry dla innych, naprawdę wydzielasz jakby z siebie dosłownie po prostu dobre neuroprzekaźniki, dobrą energię, to do ciebie wraca i mogę zakończyć takim, wiesz, badaniem neuro, które pokazuje, że im bardziej jesteś szczęśliwy, chłoniesz dobro, dajesz tą dobrą energię i wydzielasz więcej dopaminy, to twój układ limbiczny więcej tej dopaminy pamięta, jesteś bardziej reaktywny na dobre rzeczy. Tak. I gdzieś tu mam książkę Ricka Hansona Szczęśliwy mózg, którą mega polecam, tak samo rezyliencję, dlaczego niektórzy ludzie są bardziej jakby bardziej spokojni, bardziej takie mają predyspozycje do siły, spokoju i szczęścia. My wszyscy jesteśmy tacy sami. My praktycznie wszyscy mamy taką samą budowę głowy, a to zależy od podejścia, od tego, jaką energią emanujesz. Jestem pewna, że ci ludzie, którzy tak hejtują i tak po prostu tylko czekają, jak takie liski, wiesz, przy kompie, podpisując się admin, to do nich wróci. No Daria, no po prostu, czy to jest szamanizm, altmet, czy teraz jestem Paulo Coelho, tak mi się po prostu wydaje i w moim życiu to działa. I tak, tak. I wydaje mi się tutaj, że na przykład jeżeli bym zrobiła głupotę straszną, ja bym bardzo chciała, żebyś, nie wiem, ty czy ktokolwiek, wiesz, napisał mi, ej Daria, wiesz co, jednak są inne badania na ten temat i zrobiłaś błąd. Przecież wczoraj o tym rozmawiałyśmy, tak, że kończymy już, tak. Ale wrzuciłam post na Instagramie o tym, że właśnie wycinka lasów spowodowana na przykład napastwiska dla krów, mimo że ja jakby staram się ograniczać to mięso i też nie chcę być hipokrytką, rzucam taki post. Chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że jesteśmy w stanie coś zmienić. Tak. Ty piszesz mi, że wycinki są też na awokado i jakieś znaczy, no, tam... że generalnie tak, tak że awokado też nie jest ekologiczne oczywiście, generalnie, i tak nie? Jest. I jakbyś, zobacz, ty mi piszesz, ja ci odpisuję, ale mamy super ale rozmowę, nie napiszę,
Aśka tak. Wojciad napisała to, albo a ja uważam, albo mi, w ogóle... albo mi tak. pociśniesz. Często też widzę na Instagramie, nie wiem, ktoś coś wrzuca, że Hashimoto to jest coś tam i za chwilę jakaś inna pani, już też nie powiem, jakaś tam pani doktor, wrzuca relację z oznaczeniem tego, że ktoś jest głupi. Na Boga, mi się to w głowie nie mieści. Właśnie po prostu mój światopogląd, mój umysł tego nie pojmuje i mam nadzieję, że będziemy się uczyć powiem... od siebie tego, wiesz. Tak. Brzmi to jak straszne teraz, kurczę. Ale wiesz co, ja się bardzo... Mentorstwo, ale... Znaczy, powiem Ci tak, jakby rozmawiając w taki sposób właśnie z takimi osobami, bo jest takich osób sporo w naszej i branży tak zwanej i generalnie w życiu, no bo to nie dotyczy tylko naszej branży. Ja rozmawiałam kiedyś z panią psycholog, która powiedziała, że u nich jest podobnie. Myślę, że wszędzie tak jest. Środowisko, w każdym środowisku. Architektów, prawników, tak. Wszyscy, wiesz. Więc jakby nieważne w jakim środowisku jesteś, po prostu rozmawiaj i dawaj feedback, a nie dokładnie. Krytykuj z góry, bo no, po co sobie mamy to robić w czasach, gdzie i tak jesteśmy, jest tyle gdzieś tam takich negatywnych emocji, tak, nie? Tak, tak, Asia, kończąc już, tak, bo... myślę, że fajnie się gada. I tak nagramy jeszcze pewnie jeden podcast, ja mam taką nadzieję przynajmniej, że się zgodzisz. Kończąc. Konkretnie, czym jest dla Ciebie dobra forma na życie? Boże, teraz tak wszystko się zmieniło. Wiesz co, jeszcze niedawno bym Ci powiedziała, że dużo sportu, w ogóle uczyć i wiesz, edukować i tylko jakby konkretne skille osiągać. Teraz bym powiedziała, że takie totalne w życie z harmonii z sobą, w sobie, czyli to, co Ci się chce, to na co masz ochotę. Jeżeli czujesz się zmobilizowany, żeby pójść na trening, to zrób. Jeżeli chcesz się pouczyć, to zrób. Jeżeli, wiesz, totalnie słuchanie siebie, zwolnienie przede wszystkim, bo uważam, że tylko jeżeli robisz rzeczy wolniej i robisz ich mniej, to zrobisz je dobrze. Po prostu mniej, a lepiej. I teraz w moim życiu to bardzo mocno działa, bo kiedyś było wszystkiego dużo, a trochę bez sensu. No i cieszenie się z takich totalnych pierdół. Naprawdę ja mam ostatnio tak, że po prostu włączam sobie od razu, wstaję i taki mindset w głowie, że o Jezu, jaka ta kawka jest pyszna, jak super, że sobie, wiesz, robię to. Jestem po prostu wdzięczna. I to, żeby codziennie wieczorem też myśleć sobie, dlaczego jesteś wdzięczna i za co, i że masz tak naprawdę wokół siebie osoby, którym, bo wszyscy to mają. Bez względu na to, nawet jeżeli spotykają nas trudne momenty, to zawsze jest coś, za co możesz podziękować. Więc to jest chyba taka moja totalnie forma na życie, która totalnie różni się też od tej, wiesz, sprzed roku. Nie? Myślę, że to jest taki trochę perfect pill teraz. Świetnie, dzięki Ci bardzo za tą rozmowę. Dzięki bardzo i dzięki wszystkim, którzy dosłuchali, dotrwali. Do końca, tak. Wspieram bardzo myśl podcastu, bo na pewno będę go też słuchać, dzięki. Bo to są rzeczy, które tak ciekawe i myślę, że będziesz miała pełno tematów na odcinki. Nie wiem, jak się nazwę, ale na pewno powiadomię wszystkich. Neuroasia. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.